Sport pomaga mu znowu cieszyć się życiem. Ermin Jusufowicz brał udział w paraolimpiadzie. Gra w siatkówkę na siedząco. 10 lat temu wszedł na minę. Wybuch urwał mu nogę poniżej kolana. Gra w siatkówkę na siedząco stała się częścią mojego życia. Gram nie tylko po to, by pozbyć się złej energii i negatywnych myśli. Spotykam tutaj moich przyjaciół, a to pomaga mi zarówno utrzymać formę fizyczną, jak i psychiczną i dodaje mi odwagi do życia. Synowie Bośni, tak nazywa się ich drużyna, została założona dla inwalidów wojennych i ofiar min po wojnie w latach 90. Jusufowicz awansował do kadry narodowej. Na co dzień pomagają mu jego brat bliźniak Armin i cała rodzina. Mieszkają razem, uprawiają wspólnie ogród. W ten sposób starają się stawić czoła przeciwnościom losu. Przez pierwsze pół roku po tym zdarzeniu codziennie budziłem się ze łzami w oczach. Co więcej, brat Ermina 2 lata wcześniej także wszedł na minę. Miał ogromne szczęście. Został ciężko ranny, ale lekarzom udało się uratować jego ręce i nogi. Piękny bośniacki krajobraz, ale do dziś czyha tu niebezpieczeństwo. Setki tysięcy niewypałów rozsianych po całym kraju. Pole Ermina dopiero teraz zostało oczyszczone, choć wypadek zdarzył się dawno temu. To brat go wtedy znalazł rannego. Najpierw zobaczyłem wielką czarną chmurę dymu. Pobiegłem natychmiast w tamtą stronę. Dołączył do nas wujek. Wspólnie wyciągnęliśmy Ermina. To było straszne. Mężczyzna trafił do szpitala nieprzytomny i zalany krwią. To cud, że przeżył. Miny i niewypały do dziś zabijają mieszkańców Bośni i Hercegowiny, pomimo tego, że bośniaccy saperzy należą do najlepszych w Europie i pracują na pełnych obrotach. Jednym z nich jest Sead Vrana. Dziś przygotowuje się w Sarajewie wraz ze swoją ekipą do kolejnego wyjazdu. Otrzymaliśmy informacje z koordynatami GPS o lokalizacji pocisku. Chodzi o góry wokół stołecznego Sarajewa. Tutaj oddziały bośniackie i serbskie przez prawie 4 lata prowadziły wojnę pozycyjną. Nawet 2 dekady później spacer w tej okolicy jest bardzo niebezpieczny. W ubiegłym roku mieliśmy w całej Bośni i Hercegowinie 8 wypadków. Zginęło 6, a rannych zostało 12 osób. To z powodu min i niewybuchów. Sead Vrana i jego koledzy szukają jednego z nich. To niełatwe. Koordynaty GPS nie zawsze są dokładne, a saperzy zawsze ryzykują zdrowiem i życiem. Zawsze w takich akcjach myślimy też o ludziach, którzy na skutek eksplozji pocisków czy miny zostali inwalidami. Kolejny niebezpieczny niewypał został rozbrojony. To bardzo czasochłonne. Praca nad unieszkodliwieniem jednego pocisku zajęła saperom cały dzień, ale może dzięki temu uratowane zostało czyjeś życie. Ermin Jusufowicz walczy każdego dnia o to, by on i jego rodzina dalej mogli żyć tak beztrosko jak przed wypadkiem. Pomaga mu każde zwycięstwo na hali. W ubiegłym roku reprezentował swój kraj w Rio de Janeiro. Zajęliśmy 2. miejsce, ale uczucie było takie, jakbyśmy zdobyli pierwsze. Chcę ponownie wziąć udział w olimpiadzie za 3 lata, ale światowa sława i sukcesy sportowe nie są jego największym marzeniem, lecz to, aby już nikt nigdy nie cierpiał z powodu min i niewybuchów.